Facebook, Instagram to są platformy, na których skupiają się wszyscy. Kombinują nad tym, w jaki sposób ustawić kreację, w jaki sposób ustawić grupę docelową itd., itd. Natomiast z mojej perspektywy jest jeszcze jedna zmienna, którą warto brać pod uwagę, kiedy myślimy o tym, w jaki sposób reklamować się i na Facebooku, i na Instagramie. Tą zmienną jest mechanika, czyli sposób, w jaki wchodzimy w interakcję z reklamą. I tu właśnie pojawia się bardzo ciekawa możliwość, którą panel reklamowy Facebooka i Instagrama dają. Jest to możliwość puszczania reklamy na Messengerze. Nie chodzi tylko i wyłącznie o wyświetlanie reklamy na Messengerze między jedną a drugą konwersacją. Chodzi o reklamę, która po kliknięciu nie przekierowuje na Twój profil na Instagramie, ani nie przekierowuje na stronę internetową. To jest to reklama, która rozpoczyna rozmowę z moderatorem Twojego fanpage'a. Czy taka reklama sprzedaje? Co trzeba zrobić, żeby ją ustawić? Na te dwa pytania odpowiem Ci w dzisiejszym filmie. Zaczynajmy. Jak już wspomniałem, tego typu reklama może być konfigurowana na kilka sposobów i oznaczać kilka rzeczy. Najprostszym rozumieniem reklamy na Messengerze jest po prostu Messenger jako umiejscowienie reklamy. Co to w zasadzie oznacza? To oznacza, że kiedy konfigurujesz reklamę, w sekcji poświęconej umiejscowieniom, czyli temu, gdzie Twoja reklama będzie się wyświetlać, jeżeli odpalisz sobie tak zwane ręczne umiejscowienia, żeby samemu zadecydować, gdzie rzekomo miałaby być, to jedną z takich platform jest właśnie Messenger. Są to reklamy, które być może kojarzysz, które po prostu wyświetlają się pomiędzy konwersacjami. Czy tego typu reklamy są skuteczne? Jak najbardziej. Ja generalnie jestem fanem korzystania z tak zwanych automatycznych umiejscowień, natomiast kiedy w menedżerze reklam porównasz sobie wyniki w poszczególnych kampaniach, to możesz skorzystać z opcji kolumny, żeby rozbić właśnie skuteczność pośród umiejscowień. Zobaczysz wówczas na przykład, ile sprzedaży i za jakie pieniądze wygenerowały Ci poszczególne umiejscowienia. W sklepach internetowych bardzo często okazuje się, że niedoceniane umiejscowienie na Messengerze może być jednym z najbardziej opłacalnych. Dlatego właśnie sugeruję, żeby dać użytkownikom prawo wyboru. I kiedy nie jest to konieczne, to nie ograniczać się do jakiegoś jednego umiejscowienia, czy dwóch albo trzech. Niech ludzie zadecydują klikami. Drugim rodzajem reklamy na Messengerze jest osobny cel reklamowy, który nazywa się wiadomości. Ten cel można skonfigurować na kilka sposobów. Pierwszym rodzajem tego typu reklamy jest możliwość wysyłania tzw. sponsorowanych wiadomości. Co to oznacza? To oznacza, że tworzysz wówczas grupę docelową spośród osób, które pisały już do Ciebie wiadomość. I te osoby mogą być w tym momencie obiektem Twoich reklam. Na szczęście nie można wysyłać do totalnie obcych sobie osób. Tego typu schematy reklamowe są możliwe do stworzenia tylko na LinkedInie. Na Messengerze możesz docierać tylko do osób, które już do Ciebie pisały wcześniej. Natomiast większa część ludzi ma problem ze stworzeniem tego typu grupy docelowej, bo tak jak widzisz, ona zakłada, że musisz mieć przynajmniej 1000 osób, żeby taką reklamę uruchomić. Możesz spróbować ją puścić, natomiast nastaw się na to, że bardzo wolno tego typu reklama będzie niestety zdobywać poszczególne wyświetlenia. Jak wówczas wygląda? Jest to budowanie trochę, nazwijmy to, takiego bota, w którym po prostu przygotowujesz tekst, ewentualnie tekst z obrazem, szablony odpowiedzi, czy przekierowujesz ludzi do jakichś innych miejsc, z którym mogliby wejść z Tobą w interakcję. Natomiast trzeci typ reklamy wykorzystującej Messenger i jednocześnie ten, który polecam najbardziej, jest dostępny zarówno przy wybraniu tego dedykowanego celu reklamowego wiadomości, jak na przykład też w innych celach reklamowych typu ruch, gdzie na etapie konfiguracji mogę przełączyć się na Messenger właśnie. De facto to, który cel reklamowy wybiorę, ma średnie znaczenie. Istotniejsze jest to, jaka jest mechanika tego typu reklamy. Mogę albo bezpośrednio do skrzynki na Messengerze, albo od niedawna również na swoją skrzynkę na Instagramie kierować ludzi po kliknięciu w reklamy. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy skonfigurujesz już swoją reklamę, to taka osoba zamiast po kliknięciu być przenoszona na jakąś stronę internetową, będzie przenoszona po prostu do Twojej skrzynki odbiorczej i zacznie z Tobą rozmowę.
Taka reklama będzie miała przycisk Wyślij wiadomość. Zobaczmy, jak mogłaby wyglądać. Stworzę sobie tutaj na szybko spośród jakichś swoich wcześniejszych, wygenerowanych już obrazów. Oczywiście, gdybym robił to na poważnie, to w tej chwili ta reklama wyglądałaby nieco inaczej i zachęcała właśnie do napisania do mnie wiadomości. Bardzo ważne jest, żeby odpowiednio zadbać o komunikat, który taka reklama będzie wyświetlać. Z mojej perspektywy istotne jest, żeby wytłumaczyć ludziom właśnie mechanikę. Inaczej mogą się frustrować, że nie widzą oferty. Oczywiście jest dedykowany przycisk Wyślij wiadomość, czy jakieś inne komunikaty, które możesz skonfigurować, ale lepiej lub również w treści nawiązać do tego, że osoba, która kliknie, wysyła do Ciebie w tym momencie wiadomość. Kiedy takiej reklamy używać? Ja używam jej na przykład w przypadku biznesów, które wymagają odrobiny kontaktu z klientem. Jeden z case studies, który w ten sposób wykorzystujemy, to catering dietetyczny. Usługa, która wymaga tego, żeby z kimś przez chwilę porozmawiać. Strona internetowa w przypadku tego biznesu sprzedaje, ale dużo więcej udaje nam się dosprzedać messengerem. Dietetycy, którzy są zatrudnieni w firmie, którą obsługujemy, odpowiadają na pytania internautów. Są to pytania, na które odpowiedzi znaleźliby również na stronie internetowej, ale dużo łatwiej jest im uzyskać po prostu odpowiedź konsultanta. Jest to też dla nich wygodne. A z uwagi na to, że można przecież wysyłać linki do płatności czy zamówień bezpośrednio przez Messengera, to taki handlowiec, taki dietetyk jest w stanie dopiąć całą sprzedaż, nawet nie przekierowując na stronę internetową. Inny przykład. Salony tatuażu czy innego rodzaju firmy z branży beauty. Zawsze jest tak, że w kontekście tatuażu czy zabiegu mamy szereg pytań i również możemy zadać je telefonicznie, ale możemy w ten sposób porozmawiać przez Messengera. Dowiemy się, który zabieg jest dla nas najlepszy, kiedy możemy się umówić i zamiast dokonywać rezerwacji przez stronę internetową, możemy dokonać jej bezpośrednio przez Messengera. Czy sklep internetowy może sprzedawać przez Messenger? Jak najbardziej. Jest cały szereg sklepów internetowych, które regularnie wyprzedają towar albo poprzez transmisję live, ostatnią niesamowitą modę, którą prawdopodobnie widzisz na wielu grupach, albo właśnie przez Messengera. Właściciele takich sklepów publikują na swoim fanpage'u informacje o tym, co jest dostępne, a następnie zachęcają do rezerwacji bezpośrednio przez Messengera, jak również, podobnie jak w przypadku tego cateringu dietetycznego, cała procedura zakupu może być dopięta również przez ten kanał. Generalnie chciałbym, żebyś zapamiętał jedną rzecz. Większość osób skupia się albo na kreacji, albo na doborze grupy docelowej, kiedy mówimy o reklamie. I kiedy reklama nie działa, to szuka przyczyny właśnie w jednym z tych dwóch elementów. Tymczasem ja zawsze wspominam, że jest jeszcze trzecia zmienna i tą zmienną jest właśnie mechanika. Być może proces składania zamówienia czy rezerwacji poprzez Twoją stronę internetową nie jest najwygodniejszy, jaki byłoby to możliwe. Może więc wystarczy po prostu mówić dokładnie to samo, do tych samych ludzi, ale dobrać inną formę komunikacji. Dlatego gorąco zachęcam Cię właśnie do przetestowania pod tym kątem reklamy na Messengerze. I to tyle. Mam nadzieję, że widzisz teraz i wierzysz mi, że reklama na Messengerze może być jednym z najlepszych sposobów, w jaki możesz promować swoją firmę. Mam więcej takich sposobów w innych filmach na swoim kanale. Zachęcam Cię, żebyś je obejrzał. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, które publikuję, a publikuję je przynajmniej raz w tygodniu, zachęcam Cię do obserwowania mojego kanału. Kliknij subskrybuj, zaznacz dzwoneczek, czy cokolwiek tam trzeba zrobić, żeby dostawać powiadomienia. A będziemy w stałym kontakcie i nie przegapisz żadnego nowego sposobu promowania się na Facebooku i na Instagramie. Dzięki, do zobaczenia.